Najpierw darowizna, teraz roszczenia. Firma budująca wiatraki chce pozwać gminę za rażącą niewdzięczność. Ma to być kara za podjęcie niekorzystnej dla inwestorów wiatrakowych uchwały Rady Gminy Krasnopol. Suwalszczyzna. Dla miłośników przyrody jeden z ostatnich dziewiczych rejonów kraju. Dla firm stawiających wiatraki idealne warunki do inwestycji. Najsilniejsze wiatry w Polsce, a przy tym tanie grunty. W 2012 roku Rada Gminy Krasna podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium po to, żeby umożliwić budowę wiatraków na terenie gminy. I natychmiast po, te, po podjęciu tej uchwały, spółka Ekoenergia podpisała umowę darowizny z wójtem gminy Krasnopol. Zobowiązała się do przekazania 400 tysięcy złotych na, na, na tę gminę. Mówi Piotr Kodzis, szef Stowarzyszenia Wolny Krasnopol, a tutejsze gminy potrzebują gotówki. Oni dawali wszystkim darowizny, nie tylko dla gminy Krasnopol. Bo na terenie tutaj północnej Polski kilka gmin dostało te darowizny. Odpowiada Józef Stankiewicz, wójt Krasnopola i przypomina, że podpisano typową umowę darowizny, w której wyraźnie sprecyzowano, że pieniądze mają zostać wydane na cele statutowe samorządu, czyli na drogi i szkoły. Darowizna nie była obwarowana żadnymi dodatkowymi warunkami. Nie ma nic wspólnego z wiatrakami. <laughs> nie ma nic wspólnego z wiatrakami. Nie ma żadnych zobowiązań w umowie, proszę pana, że my tam będziemy przykładowo przyśpieszali pracę z wiatrakami, że nic, nic takiego nie ma. Jest umowa darowizny tylko i wyłącznie na cele statutowe gminy. Gdy mieszkańcy dowiedzieli się o planach budowy wiatraków zaczęli protestować. Pod społecznym wnioskiem w tej sprawie podpisało się 500 osób. Pod ich naciskiem Rada Gminy przyjęła uchwałę, w której zapisano, że ewentualne elektrownie wiatrowe mogą powstać w odległości nie mniejszej niż 2 km od zabudowań. Na reakcję firmy Ekoenergia nie trzeba było długo czekać. Ostatnio, o, 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 ostatnio dowiedzieliśmy się, że spółka Ekoenergia zmieniła zdanie i wystąpiła do gminy z żądaniem zwrotu. Tej darowizny, uzasadniając to rażącą niewdzięcznością. W wezwaniu przed sądowym napisano, że uchwała gminy wprowadzająca dwukilometrową strefę wokół zabudowań godzi w darczyńcę, bo uniemożliwia inwestycje spółki Ekoenergia. Postawy Rady Gminy uznać należy za rażąco niewdzięczną. Gmina świadomie prowadziła rozmowy ze spółką wyłącznie w celu otrzymania na rzecz gminy korzyści majątkowej, czym przejawiła złą wolę, naruszyła dobre obyczaje oraz obowiązek zachowania wdzięczności wobec darczyńcy. W firmie Ekoenergia od kilku dni telefon milczy. Jeśli gmina nie ugnie się przed żądaniami wiatrakowego inwestora, czekają zapewne długi proces. Można byłoby go uniknąć, gdyby lokalne władze, choć przez chwilę, zastanowiły się, czy firma szukająca gruntów dla inwestycji jest bardziej zainteresowana szkołami i drogami, czy raczej planowanymi zyskami.